Witajcie w Kulinarnie z Tigerem. Dzisiaj robimy hot dogi. Ze mną z głodu nigdy nie zginiecie. Tak jak to kiedyś śpiewał Jan Grechuta, czy ktokolwiek, czy nawet już głupoty gadam. Ale serio, dobra, ludziska. Dzisiaj robimy hot dogi, tak? Kulinarnie z Tigerem. Zapraszam. Każdy się szanujący patolog ma w swojej lodówce parówki. Czekajcie, ile tu mam parówek? Tutaj to będzie jedno, tak? Czekajcie. Wyciągamy parówki. Mam dwie różne akurat, wiecie co? Bo jak to ma być wypas, to będzie wypas. Więc używamy parówki kanadyjskie Compliments Chicken Wieners i mieszamy razem z Great Value. Czyli razem trzy parówki. I to będzie, ludziska, taki zajebisty hot dog, jakiego jeszcze nigdy w waszym życiu nie jedliście. Dobra, parówki idą do mikrofali. No ile można dać parówki? No nie wiem, powiedzmy, ja wiem, na 30 sekund, tak? 30. A my w tym czasie sobie wypijemy piwko. Zdrowie. Zdrowie wasze, patole. Czelasz muszę się oblać na wizji. Parówki już gotowe. Wiecie co? Jeszcze troszeczkę można je podgrzać. Podczas gdy my jeszcze możemy piwo wypić. Razem się oblewaj. To będzie, ludzie, to będzie mega zajebisty hot dog, all dressed a la Tiger. Znalazłem już chyba parówki, no dobre. Czy jeszcze, ludzie, no jeszcze nie, jeszcze trzeci raz trzeba je podgrzać, ty. Nie wiem, co się dzieje. Następne 20 sekund, ale widzicie, wszystko na żywo ze mną. Wszystko na żywo. Parówki szczękają, strzelają, ale ludzie, to będzie zajebista uczta, nie można zapomnieć. Z czym lubicie parówki? Ketchup. Akurat mamy polski ketchup, tak? Ketchup z Polski, który w Polsce kupiłem. I mamy też musztardę tutaj kanadyjską, taką Compliments Whole Grain Dijon, la moutarde Dijon, la. No dobra, wyciągamy, już teraz dobra, już teraz parówki będą dobre. Tak, więc tak, bierzemy, kto lubi musztardę? No patrzcie, to trzeba tak rzucać, bo to ma być właśnie artystycznie, tak? Musztarda jest. Ketchup. Teraz troszkę ketchup trzeba dodać. Ketchup też będzie. Też tak artystycznie, nie? Strzelamy jak to najlepsi szefowie jak to robią. O, patrzcie, i to jest, o. To jest arcydzieło sztuki i ludziska. Więc tak, przedstawiam wam hot dog all dressed Tiger style bez chleba. Jak przystało, wszystko się je nożem i widelcem, tak, bo to klasa ma być klasą, tak? Nie musicie mojej twarzy widać, ale patrzcie, to jest właśnie... Hot dog all dressed bez chleba. Zajebiste. Dwa rodzaje parówek.
jedna ze sklepów sieci, znaczy z firmy Compliments, druga, które sprzedają na przykład sklepy Freshco w Kanadzie. Dwie parówki. Firmy Great Value, które kupiecie w Walmartie. To jest właśnie kulinarnie z Tigerem. Szybko, tanio i dobrze. Oblizek trzeba noża też, bo jak już to trzeba wszystko. Nozy jaja robicie? Wybaczcie, wszystko na żywo. Kulinarnie z Tigerem, tak? O, lodziska. I to jest cały właśnie obiad. Hot dog a la Tiger. Bez bułki. Popijając browcem kanadyjskim. Typowe kanadyjskie jedzenie. Zapraszam na więcej. Dzwoneczek. Suby, te sprawy, ludziska. O, i taki oto to był typ kulinarnego z Tigerem. Szybki strzał, hot dog all dressed, bez chleba. Mogę tylko jedno dodać, polska gola, Lewandowski!